No dobra, więc tam jak zapewne widzicie, tam jest stronnik portalu. Nawet nie będę próbował z nim walczyć, a dlaczego? No bo popatrzcie na to. Co mu to zrobi? No może poza podjaraniem nic. Zabić się go nie da. No więc tak, muszę zrobić to tak, żebym... Czy to był łowca? Wow. No i teraz musimy tak spierdzielać, żeby zaprowadzić go do obozu. Skubany. No właśnie. Dobra, biegnie za mną. Jeszcze? Czy już nie biegnie? O. Nie mówcie, że się cofnął. Się zirytuje. No szkuźma. Cofnął się dziad. O, nie dość, że mnie stronnik portalu goni, to jeszcze orkowie elity. Dobra, pierdziele, nie czekam. Patrząc, czy do mnie dobiegnie, czy nie dobiegnie, tylko spierdzielam tutaj. No, ale nie widać go. No. Teraz na szczęście nie... jest już nieśmiertelny. No. Stój. Jezu. Co za dziad? Gdzie on jest? Gdzie to coś zleciało? Wow. No, przyznaję, to mnie zaskoczyło. Okej. Coś mi się wydaje, że on teraz za mną... winien podbiec do... Wow! Kurde! Kuźwa! Szybko! No. Gdzie to coś jest? Gdzie jest to dziadostwo? Dziadu, gdzieś ty jest? Bo ja cię nie widzę. Aha, spoko. Dobra, dzięki Valkir, no ale... Tak, dzięki, że mi zdjąłeś pancerz. No Jezu. Wow.
No i znowu mnie goni. Noż ty. Ty, nowy, chodź na tu na chwilkę. Wyźwa. Jak pech to pech. Mam do ciebie. No kurde. Ej, słuchaj, dzięki, że chcę. Nie ma spraw. Co prawda? Nie. Polowanie? Pewnie. Zasady są. Jerpen. Dobra. Ile to we mnie, ten stwór? Ten strażnik. A jak mnie coś zirytuje, no to ma przerąbane. Więc za chwilę wracam. Dobra. Jeśli szukasz, schowaj broń. Chodź tu, potworze. Gdzie jesteś? No i teraz chyba już wrócił na swoje miejsce. Jeśli tak, to super, jeśli nie, to zniknął. Ale rozwalaj tego dziada w końcu. Nie, nie będzie. Nie będzie mnie wkurzał. Byle, oj, byle ork. Byle jakiś ork. O, jest. Dobra, coś mu tam zadaje. A. Noż ty. O, goni za mną. Ciota. Ciotmen, ciotmen. Nie o to mi chodziło. Chodź, chodź, chodź. Mam na ciebie pomysł. Chodź, 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 chodź. Noż ty. Nie myślę, że on zeszedł. Tak, zeszedł sobie. No, szybko. Ha. Tutaj już nie wejdziesz, tutaj już nie wejdziesz. No, to teraz tylko niech zaatakuje innych łowców. I będzie gitara. A oni się już nim zajmą. Tak, gdzie on? No tak. Dobra, wiecie co? Nowe nagranie, jak uda mi się go tutaj zabić. Bo to tak trochę za bardzo chyba nie ma sensu. No, nie walkir. Tak mi chodziło raczej o tego potwora. No dobra, cięcie. Dobra, udało mi się. Najlepszy sposób na niego to jak właśnie tak przed chwilą to odkryłem, to zamrożenie go bryłą lodu. Nawalanie z kuli ognia, dopóki się nie rozmrozi. I ponownie zamrożenie. Zamrożenie, bryła lodu, kula ognia, bryła lodu, kula ognia. I tak do śmierci. Zaraz, zaraz widzę, że tutaj coś jest. No cóż. Zaraz, Kelita. No okej. Dobra, widzę, że... Dobry jest.
No to widzę, że trzeba mu spuścić szybki, ognisty łomot. Pożałuję, że ze mną zadarł. No, i w ogóle dostaliśmy hełm, zbroję owców orków i od Irpena kości. Dzięki czemu możemy grać i zarabiać rudę. No. A ten miał starożytny topór potęgi. No dobra, czyli zaraz. Co by tutaj zrobić? Najszybciej to by było pewnie z łuku ich załatwić. Ale ich tam jest o dużo za dużo. No chyba, żeby mi się udało. Odciągnąć pojedynczo i wtedy bryłą lodu. No właśnie. Dalej mnie gonią? Dalej mnie gonią. Aż dwóch. W tym jeden orkelita. Tak jest. Dobra. Chociaż może łuk będzie lepszym rozwiązaniem tej sytuacji. No takim trochę lepszym jest rozwiązaniem, ale tylko trochę. Noż ty. Co oni mnie tak gonią? Autograf chcą, czy co? Dobra, wznowię nagranie, jak ich wszystkich wybiję. Tak będzie najlepiej. No. Udało się. Pokonałem ich. No i zdobywamy strój cienia. Niestety tutaj nie można wejść, a szkoda. No to co mi pozostaje jeszcze? Dobra, już wiem, co mi jeszcze pozostało. Pozostaje mi już tylko rozdupcyć te pełzacze, kosacze. Kąsacze, tak. To są kąsacze. Te kąsacze. I ojej, dwóch orków elitów. Ow. No co? Chodź. A, to dlatego. Dobra. Cięcie. No dobra. Wiecie co, teraz lecimy po kryształ dla tego, no, Gardhara. Od razu wyciągnę sobie wraz z Berserkera. Bo tutaj fakt, nie są za silne potworki, no ale... Ale dziawnąć... Jak już trafią. No właśnie. Fragment pajęczaka, pęknięty kryształ. No tak. Miecz śmierci. No i tutaj chyba my to już wszystko. No, a ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!